Witajcie kochani na fermie kaczek Pekin. Nasze kaczki jutro kończą 3 tygodnie. Z każdego dnia są już większe. Jesteśmy właśnie przed ścieleniem. Wczoraj wieczorem ścieliliśmy. Ścielimy 2-3 razy dziennie i faktycznie trzeba ścielić bardzo często. W związku z tym, że ścielenie zajmuje bardzo dużo czasu i okazuje się ostatnio też bardzo niebezpieczne z tego względu, że kaczuszki momentalnie wchodzą do suchej słomy, staje się to niebezpieczne, ponieważ no niestety zdarzały nam się upadki przez to, że właśnie jedna na drugą tak nachodziły, że niestety się dusiły. Więc postanowiliśmy unowocześnić nasze ścielenie. Jest to nasz pierwszy rzut i robimy to od razu. Przy pierwszym rzucie, bo już wiemy, że taka najbardziej tradycyjna metoda ścielenia niestety się nie sprawdza. Wczoraj ścieliliśmy właśnie już tą nowszą metodą, zaraz ją zobaczycie, i nie było żadnego upadku, więc naprawdę przekłada się to na jakość. Dzisiaj będziemy również poszerzać pomieszczenie kaczuszkom tutaj o te tam dodatkowe pomieszczenia. Co prawda według standardu, czyli 16,5 kg na metr kwadratowy kaczek, no to mogłyby tutaj jeszcze zostać, ale chcemy zadbać też o ich komfort, wygodę, samopoczucie i będziemy im to poszerzać jeszcze o jakieś 300 metrów kwadratowych. Tutaj znajduje się snopek słomy, oczyszczony, zdezynfekowany i tutaj będzie prowadzony już. Zobaczycie, jak to działa. Zaczyna już pracę. Słoma jest bardzo cienko siatkowana, żeby nie zagrażała kaczuszkom. I jednocześnie też to bardzo fajnie oczyszcza kaczuszki. Jeszcze przed ścieleniem. A to jest już po ścieleniu, a raczej w trakcie ścielenia. Także różnica jest naprawdę spora. Jak widzicie, kaczuszkom bardzo się podoba. Stoją zainteresowane. Bardzo jest ważne, aby przy tym ścieleniu mieć na sobie maseczkę.
Jak widzicie, kochani, ta metoda ścielenia jest niesamowicie skuteczna. Jest przyjemna zarówno dla nas, jak i dla kaczuszek. Jest naprawdę bezpieczna i wygodna, także ją serdecznie polecamy. Ale bardzo ważne jest to, żeby słomę zdezynfekować, żeby ją odpowiednio przygotować. I to jest również ważne, aby miała odpowiednie gabaryty, tak? Żeby ta słoma czasem nie pokaleczyła kaczuszki. Więc również trzeba odpowiednio ją wrzucać tutaj do pomieszczenia, czyli uniesione mniej więcej tak 45 stopni do góry, a nawet troszkę więcej, żeby po prostu ta słoma delikatnie mogła sobie spadać na kaczuszki. No i to jest też fajne, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, odkąd stosujemy tą metodę ścielenia, nie mamy żadnej uduszonej kaczuszki, która mnie tu gryzie. I zapraszamy do następnego odcinka.